Joanna Płóciennik, jestem prezeską Fundacji Sztuka Ciała. Zagraliśmy właśnie przedstawienie Tu Ziemia, które powstało dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy. Tu Ziemia jest spektaklem ekologicznym. Myśleliśmy o tym od jakiegoś czasu, żeby pójść za tym, co się dzieje właśnie na świecie i chcieliśmy w jakiś sposób wspierać ideę myślenia o środowisku, przede wszystkim dbania o środowisko, sadzenia drzew, wspierania naszych zielonych przyjaciół. No i przede wszystkim chcieliśmy ten spektakl skierować do najmłodszych. Oni jeszcze doskonale pamiętają, czym jest połączenie, wiedzą, czym jest połączenie z Ziemią, z planetą, z drzewami. To jest dla nich totalnie naturalne środowisko, dla dorosłych już troszeczkę mniej. Ale jest to trochę taki wytrych, przychodzą małe dzieci, przecież nie przychodzą same, przychodzą z dorosłymi. Spektakl jest tak skonstruowany, żeby miał swoją warstwę dziecięcą, taką, która jest miła w odbiorze, bawimy się, cieszymy się, jest komediowo, jest trochę gagów. Natomiast jest też warstwa, która jest mocniejsza, która mówi o tym, że przecież jesteśmy w kosmosie, nie bez powodu. Ta Ziemia, którą znamy, już nie istnieje. Tak się zaczyna cała historia i wiemy, że cała akcja dzieje się właśnie gdzieś daleko, daleko, na orbicie. No i po kolei dowiadujemy się, co tutaj się dzieje. Bardzo się cieszę, że jest ze mną w spektaklu muzyk, który wykonuje muzykę na żywo, Bart Pałyga. Dzięki temu to jeszcze zyskuje na swoim pięknym przekazie. Instrument, na którym gra Bart, jest jak dusza drzewa, które ze mną jest, które zostało uratowane i podróżuje ze mną w moim małym stateczku kosmicznym przez wszechkosmos. Ekologiczne funkcjonowanie jest mi bardzo drogie. Staram się na co dzień funkcjonować w taki sposób, żeby nie dokładać ze swojej strony, nie dokładać problemów Ziemi. I wierzę, że każdy z nas, jeśli zrobiłby coś takiego malutkiego po prostu, to jest szansa, żeby wpływać pozytywnie po prostu na ekosystem. I ten spektakl jest taką kolejną cegiełką do tego. Chciałam poruszyć jeden z tematów. Wiadomo, że jeśli chcemy mówić o ekologii, to tak naprawdę to jest bardzo obszerny temat. Można by mówić o zaśmieceniu, można by mówić o śmieciach w oceanach, o plastiku, można by mówić o chemii, jakiej używamy, o mikroplastiku, który się przedostaje do środowiska. Można by mówić o foliówkach, które bierzemy w sklepach podczas zakupów. No po prostu masa, smog przecież, tak istotny ostatnio temat. My wybieramy jeden temat, to jest drzewo jako takie, drzewo jako producent tlenu. No chyba trochę zapominamy o tym. Pokazują nam badania, że jedno dorosłe, duże naprawdę drzewo zapewnia tlen dorosłemu człowiekowi. Tak dużo jest ostatnio wycinek drzew, właśnie tych największych i bardzo, bardzo mnie to niepokoi. Możemy mówić o sadzeniu drzew i robimy to zresztą po spektaklu. Zapraszamy do tego, jeśli tylko możemy i przestrzeń dookoła na to pozwala, to przyjeżdżamy z małymi sadzonkami i zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby wspólnie sadzić drzewa. Fundacja Sztuka Ciała jest organizacją, która już od 10 lat produkuje spektakle dla dzieci, mamy kilka spektakli dla dorosłych i jeden spektakl dla młodzieży. Są to zawsze spektakle, które opierają się o sztukę bazującą na ciele. Często jest to pantomima, teatr ciała, pojawia się taniec, coraz częściej pojawia się muzyka na żywo i śpiew w naszych spektaklach. Serdecznie zapraszam oczywiście Państwa na wszystkie nasze spektakle. No i cóż, Tu Ziemia dołączyła do naszych spektakli właśnie.